Nie, no nie wierzę, Lin. Cześć, siemano, witam was na kanale Rybnięci, ja jestem Seweryn. Mamy dzisiaj 1 października. Wybrałem się na rzekę Pszczynkę, wiadomo, początek jesieni, czyli jesienne płocie na bata. Już to zapowiadałem w poprzednich filmikach. Kupiłem sobie nowego bacika, chcę go przetestować. No i udałem się w tym celu na rzekę Pszczynkę. Już nieraz tu łowiłem. Jak ktoś ogląda kanał, to widział poprzednie filmy. Mam nadzieję, że uda się połowić jakichś fajnych, grubych płoci. Zobaczymy. No nic, ja sobie właśnie idę na stanowisko. Zaraz znajdę jakieś fajne miejsce. Rozkładam się i łowimy. Zobaczymy, czy coś w ogóle będzie się działo. Ale jakieś mam przeczucie, że tak. Zobaczymy. Lecę. Widzimy się później. Tak jak wspominałem, kupiłem sobie nowego bacika. Dosyć często ostatnio jeżdżę na tego bata, także postanowiłem wymienić mojego starego, bardzo ciężkiego bata, którego mam już chyba z 7 lat. Trafiło na Sensas Needle Competition 6 metrów. No, nie jest to może jakaś super najwyższa półka, ale ponad 300 zł za taki kijek to myślę, że będzie służył. Dla porównania wziąłem starego bata, żeby wam pokazać różnice. No w grubości to jest nie do porównania. Ten nowy kijek waży nieco ponad 200 gram, chyba 210 albo 220. Ten stary waży 450 przy takiej samej długości, także na pewno będzie mega progres, jeśli chodzi o łowienie. Dobra, ja więcej nie nawijam, bo muszę przygotować zanętę, rozłożyć się i zobaczymy, czy te płocie biorą. Ok, przygotowałem już zanętę klasyczną płociową. Dodałem troszkę robaków, trochę kukurydzy, jakiegoś atraktora, żadnej filozofii. Zrobiłem 5 kul. Nęcimy i zobaczymy, czy coś się dzieje. Zaczynam łowienie, pineczka na początek, później zobaczymy z kukurydzą. Mam nadzieję, że jakieś fajne płocie będą brały, zobaczymy. Bym zapomniał oczywiście, wpis 031 rzeka Pszczynka. No, teraz mogę zaczynać. Bardzo szybko pierwsze branie, także już wiem, że coś się będzie działo.
i co, mamy pierwszą malutką płoteczkę. Lecimy po następną. Nawet leszczyki podeszły, malutkie na razie. O, do wody. Okej, no. Ładna, gruba płoć. No weszły takie fajne, po 20 cm. Naprawdę ładna płoteczka. Tak, korzystając z chwili, bardzo dużo ludzi pisało mi, oglądając wcześniejsze filmiki z tej rzeczki. Przeważnie łowię na tym odcinku. Chyba nawet jeden filmik jest z tego miejsca. Pisali mi właśnie, gdzie to jest, gdzie można połowić na tej rzece Pszczynce. To już wam mówię. Ogólnie jest ta miejscówka, można powiedzieć, że znajduje się między miejscowością Wisła Wielka a Brzeźce przy moście drogowym, gdzie po prostu rzeka Pszczynka wpada do zbiornika Łąka. Bardzo łatwo trafić, można sobie na mapach Google zobaczyć, także jak ktoś będzie chciał się pobawić z płoteczkami, widać można. Tak jak mówię, dojazd jest naprawdę prosty, jest parking. Dzisiaj nawet tu nikogo nie ma, jestem sam. Chociaż bywają okresy, że nie ma gdzie usiąść, ale dzisiaj jest luz. O, coś fajnego. Jakaś fajna ryba. Oby się nie wypięła. Wow. O. A, chyba leszczyk. Krąpik albo leszczyk. Tak. Bardziej krąpik. Już fajnie powalczył. Staram się delikatnie ciągnąć te ryby. Nie chcę też, żeby mi się wypinały siłowo jakoś. Taki krąpik od razu trafia do wody. I tak naprawdę brania są cały czas. Jeśli ktoś łowiłby zawodniczo, chciał się sprawdzić, czy jakiś trening zrobić, to naprawdę no, zrobiłby sporo tu tych kilogramów. Ja rekreacyjnie, na spokojnie, powolutku, systematycznie te płoteczki odławiam. No nie są to na razie wielkie płocie, ale zobaczymy, może się trafi. Tak, chciałbym złowić taką, no, pod 30 to by był mega sukces. Ale zabawa i tak jest. Na to liczyłem. Ta rzeczka nigdy mnie nie zawodzi. Tak naprawdę nie pamiętam, żebym tu przyjechał i nic nie złowił. Zawsze, zawsze coś. Raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze coś się uda wydłubać z tej wody. Także lecimy. Jeśli chodzi o tego nowego bata, przypomnę, to jest bacik Sensasa. Needle Competition 6-metrowy. No w porównaniu z tym wcześniejszym to jest po prostu mega przeskok dla mnie. No praktycznie nie czuję go w ręce, super sprawa. Rybki też bardzo fajnie się na niego ciągnie. O, już kolejne branie, ledwo zarzuciłem. Zaraz zobaczymy, co to. Muzyka.
No i tak systematycznie odławiam te płocie. To ma 22 cm. Fajnie weszły takie, powiedzmy, już lepsze. Z takimi już jest zabawa, a ta oczywiście trafia do wody. Kolejna. Nice. Nie są to te malutkie z początku, ale już takie ponad 20 cm, już chyba trzecia z rzędu. O, tak, od jakichś 20 minut weszły mi takie płocie, naprawdę fajne. Wszystkie ponad 20 cm, można powiedzieć jedna miara, takie 20-23 cm. Czasem wpadnie leszczyk, ale żadna mniejsza płoć się nie trafiła. Także wykorzystam okazję i rzucam, może uda się złowić jakąś pod 30, 25 cm. To już by było naprawdę super. Ale tutaj na tej rzece takie płocie ponad 20 cm, to myślę, już jest naprawdę fajnie. Teraz przerzuciłem się całkowicie na kukurydzę, zostawiłem robaczki. No i to przynosi efekt w postaci tych większych płoci. Same takie zaczęły brać. Naprawdę super. Także nie marnuję okazji i spróbuję jeszcze kilka takich ładnych okazów złowić. Nie, no nie wierzę, lin. Nie, no tego się nie spodziewałem. Właśnie złowiłem lina. Nie wiem, jak łowicie na pszczynce, dajcie znać, czy często tutaj łowicie liny. Ja złowiłem pierwszy raz. Już go wam pokazuję. Naprawdę fajna sztuka. Taki piękny linek na bata. Super sprawa. Wypuszczamy go do wody. Taki koło, no, koło 30 cm, naprawdę piękna rybka. Tego na pewno się tutaj nie spodziewałem. Mamy już koło godziny 11, przed 11. No, naprawdę już sporo złowiłem tych płoci. Nawet nie wiem, no mnóstwo, naprawdę mnóstwo, non-stop są brania. Do tego udało się złowić naprawdę fajnego lina. Na taki sprzęcik, na takiego bacika, to już był naprawdę fajny haul. Także jestem dzisiaj mega zadowolony. Bardzo fajnie udało mi się połowić. No i co ważne, nie były to te małe płocie, takie jak często tutaj łowiłem, takie 15 cm. Tylko wszystkie powyżej 20. Naprawdę takie już tak zwane jesienne płocie. Jak na tą rzeczkę, to myślę, że jest naprawdę fajnie. Do tego ten niespodziewany lin. Jeszcze posiedzę, myślę, pół godzinki. Może uda się coś fajnego złowić i zwijam do domu. No, kolejna ładna płoć, o kurde. Piękna jesienna płoć, kolejna.
ładna rybka. Łódź. No, nie no, super, super, super sprawa. Kolejna ładna, gruba płoć. Tak, to już jest ostatnia. Ja pakuję sprzęcik i zbieram się. A ta oczywiście do wody. No i co, ja już zwijam do domu. Udało się naprawdę bardzo dobrze połowić. No takich efektów się nie spodziewałem. Naprawdę no sporo złowiłem tych płoci, ponad 20 cm. Taki przedział był, 20-25 cm plus ten lin. Ja jestem mega zadowolony. Relaksik. Jeszcze łowienie tym batem naprawdę sprawia radochę, bo jest leciutki. Fajnie amortyzuje te rybki. No i co, to tyle. Jeśli filmik Wam się spodobał, oczywiście zostawcie tą łapę w górę, zostawcie suba i widzimy się nad wodą przy następnej okazji. Siemano!